Dzień dobry, moi drodzy. 1 lipiec 2024. Kochani, zobaczymy, na ile nasz uchwyt do telefonu wytrzyma i postaramy się co nieco Wam tutaj podpowiedzieć, jeśli chodzi o temat nieruchomości w Turcji. Zobaczymy. Słuchajcie, kamerę mam obróconą do góry nogami. W sensie, u mnie na statywie. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że ten uchwyt, który kupiłam kolejny, który nie wytrzymał próby ciepła na szybie okiennej, że tam, gdzie się wpina mikrofon, po prostu się to jakoś tam nie łączy fajnie, musiałam obrócić do góry nogami. Więc nie wiem, co to wyjdzie z tego na samym końcu, no ale mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak sami widzicie, kamerka się obraca. Sorry, muszę zjechać, kurczę. No chyba już nie będę mieć takich wariat w trakcie jazdy, a może jednak. Poczekajcie. Nie, dobra, okej, niby się ustawiło. No właśnie, więc to jest takie, powiedzmy, działanie pod presją lekko i próbowanie ustawienia kamery w trakcie jazdy. Ale wiecie, że to wszystko po to, żeby móc Wam poopowiadać. Poczekajcie, znowu będzie, o, tu jest odpływ wody, jest taka dziurka, więc muszę wjechać pomału, żeby nie trzęsło nami strasznie. Generalnie tak, poczekajcie, bo jest tyle tematów, o których pewnie bym chciała powiedzieć, a w międzyczasie jeszcze przychodzi mi do głowy masa kolejnych, jakieś różne abstrakcyjne rzeczy czasami. O czym w ogóle dzisiaj chciałam Wam pogadać? Chciałam się z Wami zobaczyć. Chyba tak, chyba się chciałam z Wami zobaczyć i powiedzieć, że zaczynamy nowy tydzień i mam nadzieję, że to będzie dobry tydzień i że uda nam się realizować nasze zamiary, plany owocnie, że to będzie po prostu, wiecie jak to jest, jak człowiek pracuje, poświęca czemuś czas i jaka to jest radocha, jak widzisz rezultaty tej pracy. Więc mam nadzieję, że tak będzie. Poczekajcie znowu troszeczkę. O, może tak, tak będzie lepiej. Że jednak to jest fajnie, tak jak teraz widzieliście w niedzielę, jak możecie usłyszeć, że wasz klient jest zadowolony, jak transakcja przebiegła pomyślnie, bo myślę, że to chyba bez względu na branżę, wszędzie działa to samo, tak? Ktoś, kto czy sprzedaje towar, czy świadczy jakieś usługi, po prostu się cieszy z tego, że jest feedback dobry, pozytywny tego, co robi. I odwrotnie, tak, jak coś się dzieje nie tak, jak są jakieś problemy, szczególnie te niezależne od nas, tak? Bo jeżeli są jakieś takie problemy związane z tym, że coś zrobiliśmy nie tak, jak należy, mówiąc delikatnie, no to wtedy przynajmniej wiecie, że możecie tego uniknąć na przyszłość w momencie, kiedy się przyłożycie. Natomiast jeżeli są jakieś problemy już niezależne od was, no to wtedy jest gorzej, bo nie macie wpływu na to po prostu. No ale miało być pozytywnie. Słuchajcie, ja jeszcze kawy nie piłam. Nawet przyznaję się bez bicia, że śniadania też nie zjadłam. Jest 8:40, dzieci na wakacjach, więc wszystko w takim zwolnionym tempie, jak się nie wstaje rano do szkoły i gdzieś tam nie ma tego trybu zachowania, tego trybu 7:30 śniadanie i 8 wyjście, no to wtedy tak się to wszystko jakoś zmienia. Także, ale to nic, jesteśmy w Turcji, śniadanko załatwimy w biurze, co tutaj jest bardzo normalne, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale w wielu tureckich biurach, firmach, gdziekolwiek się tutaj pojawicie, to jest całkiem normalne, że śniadania je się właśnie w biurze. I pracownicy, i pracodawcy. Jakieś tam, może nie jakieś wielkie, ale serek, oliwki, pomidorek, ogórek musi być. Chociaż nie, no na warunki polskie to już jest wielkie, bo wiecie, tutaj nie znamy kanapek, tak? Nie ma w Turcji takiego stylu jak kanapka. Sandwicze są na podróż. Natomiast takiej normalnej kanapki w znaczeniu polskim my nie mamy, tak? Więc po prostu ten, kto się Turcją interesuje, już wie, że tak jak mówię, klasyka typu ogórek, pomidor, oliwki, biały chlebek oczywiście, jajeczko. To się daje na stół i to jest po prostu śniadanko. W wersji bogatej, och, z różnymi innymi różnościami i pysznościami. No dobra, to już zahaczyliśmy nawet do śniadania, to słuchajcie, z głodu już. Po prostu temat się sam nasunął z głodu. Zobaczymy, czy znajdziemy jakiegoś pana, co sprzedaje simitki o tej porze, czyli obwarzanki, i się zakupi takiego jednego. No to co, ja nie wiem, jak wy macie nastawienie do tego nowego tygodnia.
Ja będę mieć jeszcze lepsze, jak zjem śniadanie i wypiję kawę. Ale nie, żartuję. Nastawienie mamy dobre. Mimo tego, że jestem niewyspana, jak widać na załączonym obrazku. A nie wiem, ostatnio jakoś późno chodzę spać. Muszę się poprawić w tej kwestii. No to czyli co? Dużo dobrej, pozytywnej energii na cały ten tydzień. Przyznaję, w piątek nie zrobiłam planu na ten tydzień. Wiem tylko, że 4 lipca spotykam się z klientami. Pani Marto, panie Sebastianie, widzimy się. Podjeżdżam pod hotel i jedziemy na działkę. Także to wiem, to pamiętam, reszty nie pamiętam, będę musiała sobie przypomnieć. Dobrze, że funkcjonują kalendarze online i zwykłe. Ja jestem za tymi zwykłymi. I będzie wszystko dobrze, prawda? To co? Pomarudziłam sobie trochę na dobry początek. Czekajcie, bo zapominam, że kamera jest tu. Tu, nie tu, tu. Będzie dobrze. Kochani, pozdrawiam, ściskam. Do usłyszenia już niedługo.